Przy wielu różnych okazjach spotykam się dzisiaj z takim pytaniem, zadawanym głosem pełnym niepokoju. No dobrze, a czy otoczono te dzieci, czy tę osobę opieką psychologa? I zawsze wtedy sobie myślę, czy naprawdę ten nasz świat zdziadział już tak strasznie, że jedyną osobą, która może nas wesprzeć, jest psycholog. Podobnie, jeśli chodzi o te metody i sposoby wychowania. Czy jest tak, że każdy rodzic powinien zdobywać wykształcenie pedagogiczne i bez specjalnego kursu dotyczącego różnych, nierzadko alternatywnych metod wychowania, to żadna kobieta nie powinna być przyjmowana na porodówkę? Z jednej strony cieszy mnie poszerzanie zakresu świadomej refleksji na ten temat. Ale z drugiej strony uważajmy, żeby nie przekroczyć granicy, po drugiej stronie której jest już tylko przeświadczenie, że ja nie potrafię, ja nie wiem, jak nie umiem sobie poradzić z moim dzieckiem i z byle powodu to powinnam zapisać się już do, do psychologa i zasięgać opinii psychologa. Jednym wymiarem niekorzystnym jest. Taka betonowa pewność rodzica, że to, co on robi, jest dobre, słuszne, powiem więcej, jedynie słuszne. Tu mamy na przykład wielu tych, którzy mówią: A mnie mój ojciec lał w dzieciństwie, i proszę, jak dobrze wyrosłem, wyrosłam, jakim wspaniałym teraz człowiekiem jestem, więc będę robić tak samo. To jest jeden kraniec. Ale drugi kraniec to te właśnie osoby, które bez kończenia co miesiąc specjalnego kursu na temat wychowywania dzieci, boją się do dziecka zbliżyć i całkowicie przestały ufać własnym przekonaniom, własnym poglądom, z których nie wszystkie muszą być w pełni świadome. Wiele z nich ma taki charakter intuicyjny. Przecież nam życia nie starczyłoby na uświadomienie sobie, Absolutnie wszystkich naszych myśli, absolutnie wszystkich naszych opinii. W większości przypadków to nie jest naprawdę konieczne do tego, żebyśmy świadomie postępowali. Więc jak mówię, cieszy mnie, że, że, że rośnie zainteresowanie tą problematyką i taką pedagogizację rodziców popieram, ale wszystko musi mieć swoje rozsądne granice.